To w takim razie myślę, że możemy zaczynać. Ja, żeby tego nie zasłaniać, sobie pewnie stanę tutaj. Prezentacja właśnie Continuous Delivery Anti-Patterns. To jest temat, z którym walczyliśmy przez ostatnie, wychodzi na to, że kilka lat. Dobrych trochę kilka lat. Trochę razem, trochę mniej razem. Mam na imię Andrzej, pracuję w eBayu, mam Twittera, można do mnie napisać maila, mam też bloga, mało aktywnego. Moje opinie są, moimi opiniami to nie są opinie eBaya, tak żeby wszystko było jasne. Jestem zaangażowany mniej lub bardziej w takie obrazki, a na dole jest moja przeszłość albo fragment jej. I robię Geekona, który zaczyna się w tę środę w Krakowie. I to jeszcze czasami wtrącam. Cześć, mam na imię Marcin. Pracuję w takim małym startupie, no już nie takim małym startupie w Krakowie, który nazywa się Base. Jestem zaangażowany w parę inicjatyw. Przede wszystkim krakowską grupę Hadoopową, która teraz tak naprawdę jest krakowską grupą przetwarzania danych. No, a wcześniej pracowałem w takich różnych miejscach, gdzie zajmowałem się głównie pipeline'em i dostarczaniem softu, ale od strony troszeczkę nie deweloperskiej, a raczej opsowej. No ale o tym zaraz. Czyli między nami ja jestem bardziej deweloperem, on jest bardziej opsem. To takie podejście do DevOpsu. Marcin też nienawidzi. I takim przypadkiem również nienawidzę komputerów. To jest zupełny przypadek. Przypadek, no nie, chociażby. Jak będziecie mieli pytania, to przygotowaliśmy kilka odpowiedzi, które na pewno będą pasować. A tak zupełnie poważnie, jak będziecie mieli pytania, machajcie ręką, od razu zadawajcie, żeby one nie umknęły. Być może z tego się zrobi fajna dyskusja, albo być może sobie zapiszecie, albo być może zbijemy to na później, jeżeli tak będzie lepiej. Jeżeli ktoś śpi, albo wczoraj bardzo dobrze się bawił, albo bardzo długo się bawił i chciałby się drzemnąć, nie ma problemu. Wersja too long didn't read naszej prezentacji, to jest po prostu release'ujcie częściej i nie słuchajcie tych, co mówią, że się nie da, pod warunkiem, że zdrowy rozsądek się z tym zgadza. Jak wiecie, programowanie jest trudne, robimy to jako taka dyscyplina od 50-60 lat, wciąż mnóstwo projektów się nie udaje, wychodzi na to, że to jest trudne. Ale to nie jest przede wszystkim trudne technicznie, to software jest trudny jako dyscyplina międzyludzka, bo wymaga zaangażowania dużych grup ludzi, skoordynowania ich, zarządzania nimi, zarządzania tymi, którzy zarządzają. Biznes oczywiście chce czego innego niż zrozumieją to deweloperzy i pojawia się cała masa problemów. W związku z czym na samym początku wyobraźmy sobie, że mamy takie coś, taki cytat. Ktoś poznaje, skąd on jest ukradziony? No to nie szkodzi. W każdym razie to jest fragment z Agile Manifesto. Agile Manifesto już w 2001 roku wspominał o Continuous Delivery, czyli ciągłym dostarczaniu, inkrementalnym dostarczaniu przyrostu funkcjonalności dla klienta. Temat, jak widać, nie jest nowy, jesteśmy 12 lat później, wszyscy już prawdopodobnie mamy Continuous Delivery, nikt nie robi release'ów raz na pół roku, a rzeczywistość oczywiście biegnie swoją drogą. Więc dawno, dawno temu w odległej galaktyce wyobraźcie sobie system, taki duży system, który to już nie jest startup, to nie jest jednomaszynowa instalacja Rubiego, która robi wszystko, to jest coś, czemu się udało, złapało klientów. Komputerów jest więcej, maszyn jest więcej, trzeba to jakoś upgrade'ować, klienci nie chcą, żeby to padało, nie może to padać, bo to jest w internecie, więc korzysta z tego cały świat. No i mamy deweloperów, radosnych, kodują tak, jak umieją, albo tak, jak nie umieją. No i pushują ten swój kod, albo go komitują, w zależności od tego, o ile korzystają z jakiejkolwiek kontroli wersji, bo to jeszcze też się zdarza. Ostatnio widziałem miesiąc temu ludzi, którzy wrzucali swój kod na szerowany dysk, uważali, że to jest good enough, a jak coś było nie tak, to szli do swoich adminów i prosili o znalezienie tam którejś z kopii roboczej na narzędziu. No i oni tak coś napuszowali, że strona się, serwis się wywalił. No to co? Na dwa dni. No i to był jeszcze taki, to się chyba Black Monday, czarny poniedziałek nazywa? No nie u nas. Nie u nas. Rozwiniesz? Hot season? No hot season, no każdy rozumie, mamy pik ruchu i strona się składa. No to co? No to się rollback.
Kto wie, co jest deployowane? Gdzie jest deployowane i skąd, z czego jest deployowane? Co zdeployować, żeby zrobić rollback? No więc co się wtedy robi? Git push force prod. To jest przykład z tego roku. Istnieją systemy, które nie mają schematu wersjonowania. Deweloperzy merdżują radośnie i wszystko leci na produkcję. Nie ma pojęcia wersji. Pojęcie wersji jest dość wygodne, ale jak to w ogóle do takiego crasha podchodzi biznes? No biznes podchodzi bardzo, bardzo prosto. Release'y to jest ryzyko. No zaczyna się na R, jest podobna ilość liter, no to na pewno... I zawsze są problemy, albo często są problemy. No to właśnie, należy ich unikać. Skoro unikniemy, to jest tak jak reklama preparatów na grypę. Zbiją ci gorączkę, będziesz zdrowy, nie masz objawów. No i co? Jak się biznes zaczyna wtrącać do software'u, to wychodzą takie kwiatki. Quiet periods, ciche dni. Chodzi o to, że firmy mają zakaz, pewne systemy mają zakaz ruszania kodu produkcyjnego, zakaz ruszania produkcji w pewnym okresie, żeby na pewno się nic nie wywaliło. Jakie to jest poważne? Bardzo. Zaczyna się budowanie biurokracji nad tym. Release'y raz na 3 miesiące, nie rzadziej. Pojawiają się trains, czyli pociągi do release'ów, gdzie zbieramy kod, po czym testujemy, wydaje się, że jest dobrze, robimy release. Efekt jest wiadomo, potem są hotfixy. Mamy takie stadie jak release candidate, mamy stadie jak beta, mamy stadium gold. No ale to jest wszystko remedium na problem, który sami sobie tworzymy tak naprawdę. To jest remedium na problem, który najczęściej wynika od biznesu. No i co można z nim zrobić? No, najprościej, skoro problem jest od biznesu, można po prostu podejść do biznesu i z nimi pogadać. Bardzo prostym trikiem, który udaje mi się sprzedawać od kilku lat, jest: dobrze, robię zmianę linijki. Ile uważacie, że ta linijka powinna być, ile to powinno trwać, żeby ona doszła do produkcji? Jeżeli dla niektórych biznesów 3 miesiące jest dobrą odpowiedzią, to znaczy okej, to nie jest problem, który chcemy rozwiązywać. Dla większości jednakże jest to coś mi tutaj nie zgadza. Linijka 3 miesiące, nie, to jest to malutka zmiana. Akurat tutaj taką analogię można wykorzystać na naszą korzyść. Po zdobyciu odpowiedniego poparcia w firmie, to wymaga niestety pielgrzymek i chodzenia i rozmowy, czasami z ludźmi w koszulach, czasami też trzeba ubrać koszulę. Da się wywalczyć czas na zmianę tego, jak mamy releasowany system. Nam udało się zmienić system, który był releasowany co pół roku, w system, który był releasowany co tydzień. Udało nam się zmienić system, który był releasowany raz na rok, w system, który był releasowany w zasadzie jak wyszedł nowy feature. Trwało to 2 miesiące czasem, trwało to czasem pół roku, no ale to nie jest proste. I pytanie oczywiście, czy chcecie z tym walczyć, natomiast jeżeli chcecie z tym walczyć, polecam zacząć od biznesu, bo to jest właściwe, bardzo często właściwe miejsce. Jeżeli wystarczająco dużo im się obieca, że faktycznie te release'y będą reliable i takie jak być powinny, to czasami można dużo ugrać. No ale idziemy dalej. Mamy normalną sytuację, macie w firmie prawdopodobnie jakieś continuous integration, macie pipeline, boję się tłumaczyć to słowo na polski, który wygląda prawdopodobnie tak. Jest etap, potem jest etap, potem jest etap. W związku z czym całość trwa odpowiednio dużo. Jest to wolne, boimy się dodawać nowe rzeczy, testy integracyjne trwają dobę, testy integracyjne trwają 3 doby, boli. No więc najczęściej ludzie w tym momencie unikają, pojawiają się znowu takie dziwne sytuacje, że zbierane są wszystkie komity, które deweloperzy chcą zakomitować, na przykład jedna osoba wrzuca je na produkcję. O czym ona dostaje to jest historia prawdziwa z pewnej firmy, dostają pistolet na wodę jako oznakę tego, że ona teraz merdżuje. Jeżeli coś się wywali, to ona siedzi w pracy do późna, chyba że ma bardzo dobrego kolegę albo ktoś tej osobie wisi przysługę i wtedy naprawiają razem. Rekordzista siedział chyba 36 godzin, chyba że masz jakieś lepsze dane. Nie pobiłem cię. Co należy zrobić? No to jest oczywiste, zrównoleglać. Oczywiście jest ciężko zrównoleglić, ale bo mamy jedną bazę, bo mamy jeden klaster testowy, no ale teraz już mamy rok 2013, VM-ki są dostępne dość prosto, Vagrant, znacie Vagranta. Kto zna Vagranta? A kto śpi? O, całkiem nieźle. Zrównoleglanie da się zrobić, wymaga to zmiany często architektury, czasami trzeba się nad tym trochę napracować, natomiast to jest
jedyna droga do tego, żeby było szybciej, jeżeli waszym problemem jest wolny build. Jenkins to udostępnia poprzez najwygodniej chyba Flow plugin, który definiuje, dostarcza wam DSL-a, w którym mówicie te etapy równolegle, potem te etapy równolegle. No, maszyny nie są problemem, ja na tym notebooku mogę puścić 4 VM-ki, nie będą, nie jest to super, ale do testowania małych ilości kodu, małych komponentów w zupełności wystarcza. Jeżeli jest problem z dostaniem VM-ek, można pogadać z deweloperami, zapytać ich, słuchajcie, a może byście się zgodzili na jeden proces Jenkinsa na to, żeby być workerem. No, jeżeli mają odpowiednio dobre desktopy oczywiście w firmach, to jest to do przepchnięcia, deweloperzy czasami nawet zgadzają się na to. Widziałem parę teamów, które same z siebie, bez ingerencji z zewnątrz, takie właśnie rogue Jenkins wewnątrz teamu, tylko po to, żeby sobie organizować właśnie ten devant w jakiś taki sensowny sposób. Więc nie zawsze musi to być pobłogosławione przez górę. To po prostu usprawnia samemu teamowi współpracę. No i właśnie, zrównoleglać. Ale pojawia się też taką fajna rzecz, cały czas budujemy i chcemy zrobić release, więc budujemy jeszcze raz. Budujemy na jakiejś naznaczonej maszynie albo budujemy na maszynie któregoś dewelopera. Później nie wiadomo którego. Na przykład kierownika zespołu. Pan kierownik jest osobą, która buduje, dlatego że on ma w systemie na przykład ustawioną specjalną flagę. To się dzieje, to w przypadku Javy to akurat tak nie boli, ale jeżeli ktoś kompiluje C, no to zestaw flag do kompilatora jest rzeczą magiczną. To jest jak taka długa inkantacja, jak się człowiek zająknie, to wyjdzie zły demon i to się dobrze nie skończy. Plus do tego, no jeżeli kompilujemy binarki, to przecież można tą binarkę zrobić raz, a potem ją przesłać. To jest normalny plik, archiwum czy cokolwiek. W przypadku aplikacji typu Ruby jest troszeczkę ciężej, lecz prościej, dlatego że tam po prostu wystarczy wziąć kod, wrzucić, on będzie działał. To jest ten kod, który działa. Najczęściej. Można też używać SCP do deploya. To jest coś, co widziałem tydzień temu. Bierzemy, przeciągamy pliki na produkcję. Jeżeli JVM się wywali, to go restartujemy, bo prawdopodobnie Clustoder zgłupiał. No, zdarza się. Ktoś releasuje SCP? W takim razie cieszę się, że nie macie tego problemu. Jakbyście mieli, to polecam chociaż obskryptować wszystkie application serwery do Javy umożliwiają mniej lub lepszy lub gorszy sposób okonsolowanie tego, oskryptowanie tego. Da się. Mieliśmy aplikację klienta, który używał aplikacji w PHP, napisaliśmy skrypty do kapisana, oczywiście na początku była panika, ale potem się okazało, że się da. I potem nagle oczywiście oni, jak dostali te skrypty gotowe, czasem po prostu trzeba podjąć decyzję za kogoś, jeżeli wiemy lepiej, to wiemy lepiej, mamy dużo doświadczenia. Trzeba to zrobić tak, jak normalni ludzie to robią. No i jeżeli releasujemy ręcznie, SCP-em czy czymkolwiek, to jest takie pytanie. U mnie działało. No nie działa, a co nie działa, a czemu? To jak ja to zreplikuję? Co w ogóle tam było? Poza tym wiadomo, procesy ręczne się słabo skalują, białko trzeba... Czas produkcji dobrego interfejsu białkowego do komputera to jest 20 parę lat, plus jeszcze trzeba dużo pieniędzy na szkolenia wydać. Jest to obarczone dużym ryzykiem, bo niestety no, ruch samochodowy lubi zbierać krwawe żniwo w Polsce. No ale automaty białkowe się nie skalują, więc tego wolelibyśmy unikać. No i każdy działa inaczej, to wiadomo. Poza tym, jeżeli polegamy na automatach białkowych, to ryzykujemy, że ktoś wybierze na przykład automaty białkowe z innego regionu. Właśnie, to dotyczy artefaktów, projektów, które są releasowane jako skompilowane, bo no jeżeli mamy takie rzucanie kodu, to jest, jeżeli wrzucamy commita z gita, no to jest ogólnie ok, jeżeli wiem, który to jest commit. No ale co dalej? Jeżeli biznes dalej uważa, że releasy są niebezpieczne, to w tym momencie osoby cieszące się największym zaufaniem w firmie tworzą tak zwany release team. To może być team ekspertów, to może być team największych obijaczy się, to może być team najbardziej wygadany albo najlepiej pijący. Co się dzieje? Oni są teamem, który musi zmagać się z niebezpieczeństwem, z zagrożeniem, z tym, co jest ryzykowne. Lubią te procesy robić manualnie, no bo skoro to działa, spokojnie, mają spokój, są zajęci, w związku z czym nikt im nie daje nowej pracy, bo przecież robią release, więc nie wolno im przeszkadzać, bo robią release, więc chcą robić ten release, bo ludzie są z natury leniwi i optymalizują swoje życie, więc jeżeli ja sobie mogę zrobić release, powiedzieć, że robię release i grać w Counter-Strike, to ja to pewnie będę robił. To działa. Pojawia się podejście my versus oni.
zostaw mnie, ja tutaj robię release, nie przeszkadzaj, nie mogę ci pomóc, nie chcę ci pomóc. Jeżeli trzeba przekazać tę wiedzę, to kończy się na tym, że przekazywane jest voodoo, czyli bardzo skomplikowane, zupełnie niepotrzebne procedury, które róbmy tak, zadziałało ostatnie 10 razy, więc trzeba tak robić, gdzie zdarza się, że ta procedura była przekazana jeszcze przez kogoś i jest zupełnym przypadkiem, a nie tak naprawdę czymś zupełnie mającym jakikolwiek sens. Macie zespół do release'ów, który robi tylko release'y, a lubi pomagać? O, to jesteś ewenementem. Ale widziałem jedną głowę na sali, która cały czas kiwała, tak, może... Podejście my versus oni da się złamać. Myśmy to, da się złamać na przykład, nie wiem, instalując w dziale albo umawiając się nawet z ludźmi, żeby przynieśli własne notebooki, żebyśmy zagrali w Counter-Strike'a, Wolfensteina czy cokolwiek zespołowego, pomieszać zespoły, to zaczyna budować więzi. Jeżeli zaczniemy budować więzi, okaże się, że programiści to też są geekowie, o ile są geekami, i zespół do release'ów też jest geekami, to nagle się okaże, że da się zbudować mosty. Gry tutaj, no, gry komputerowe, bo prawdopodobnie wielu z nas miało w swojej historii mroczne epizody spędzonych nocy nad tym, doskonale działają. Szczególnie jak potem się zaczną dyskusje o historii, potem chodźmy na piwo pogadać jeszcze, doskonale działa. To jest coś, co użyliśmy tego zbudowania zespołu w pewnej firmie, doskonale zadziałało, z tego co wiem, chyba dalej grają. Nie tak już, nie tak regularnie. Nikt już tam nie pracuje, ale oni dalej grają. Zespół, mieliśmy 20 parę nowych osób, więc były 3 rundy Wolfensteina dziennie. Normalnie wliczone do czasu pracy, nieoficjalnie, bo nieoficjalnie chwaliśmy się tym na zewnątrz, natomiast to było doskonałe narzędzie do zbudowania więzi między adminami, którzy siedzieli po jednej stronie biura, a deweloperami, którzy siedzieli po drugiej. Nagle się okazało, że jak zespoły się pomieszają, to da się. Admin potrafi być snajperem. Do tego deweloper potrafi wysadzić most, a pan kierownik, no pan kierownik nie musi być kierownikiem w zespole, bo ktoś inny może akurat w Wolfensteinie robić to lepiej. To wyszło świetnie, to polecam. I zdjęcia nam robią. Ale jest też proces release'owy, który tak jak właśnie biznes, to co wspomnieliśmy na początku, mamy biznes, który się miesza do release'ów, więc chcemy procedurę, bo procedura zapewnia bezpieczeństwo, bo jesteśmy biznesem, procesy znamy, procedury rozumiemy, papier daje nam złudne bezpieczeństwo. Mamy ciekawe procesy release'owe, na przykład na 40 stron. Obróćcie 3 razy przez lewe ramy przed commitem, potem zrób deploy, posyp klawiaturę solo, na pewno będzie lepiej. Praca, jest takie coś jak prawo Parkinsona, ktoś słyszał? To się sprawdza, jeżeli zespół do release'ów ma robić release i ma na to tydzień, to będzie release trwał prawdopodobnie tydzień. Jeżeli okazuje się, że ten tydzień jest taki bardziej rozciągliwy, to on może trwać w nieskończoność, bo czasami nie ma sensu tego robić szybciej. Ludzie są bardzo często z natury leniwi, niektórzy są pracoholikami, ale to jest inna historia. To prowadzi do tego, że deweloperzy zaczynają przepychać release'y na boku. W pewnej firmie zmagającej się z branżą turystyczną oficjalny proces release'owy dla pewnego klienta trwał 1,5 roku. Ponieważ to bolało zarówno klienta, jak i deweloperów, release'y zaczęły latać mailem. To były normalnie podpisane jary, które leciały do klienta, potem one leciały na produkcję. To nie jest rozwiązanie, z którego ludzie pracujący w tym zespole byli szczególnie dumni, ale z drugiej strony było na to ciche przyzwolenie, ponieważ proces ewidentnie przeszkadzał zarówno klientowi, jak i deweloperom, jak i adminom i wszystkich to bolało i wszystkich to trochę drażniło, że trwało to oficjalnie 1,5 roku, bo release menadżerem był człowiek po drugiej stronie oceanu, który robił release, trwało to tydzień, bo musiał zawsze przebudować cały system, bo inaczej się podobno nie dało. Pojawiają się bunkry. No, to na przykład takie. Jest pokój z release'ami, tam nie wolno wchodzić, albo jest na przykład terminal IRC-owy wystawiony. Jeżeli chcecie czegokolwiek od ludzi, którzy są po drugiej stronie drzwi, trzeba napisać wiadomość na IRC-u, bo inaczej nie otworzą. Ja to widziałem. Co zrobić? No właśnie, trzeba te bunkry połamać, zintegrować. Gry komputerowe działają. Jeżeli nie gry komputerowe, nie wiem, pobiegać, pójść do piwa, zacząć w kuchni opowiadać geekowe dowcipy, przyklejać Dilberty, inne rzeczy. Nie wiem, co w waszym środowisku jest czymś, co jest w stanie połamać te przegrody. Natomiast to jest problem, który trzeba rozwiązać ewidentnie na płaszczyźnie ludzkiej, bo to nie jest problem techniczny, niestety. On nie jest interesujący technicznie. Drzwi zamknięte da się otworzyć dość prosto. Wytrychy robią od
podejrzewam nas tego wieku, a w razie czego jest takie coś jak łom, to też otwiera drzwi dość dobrze. Chodzi o to, żeby ludzie ze sobą gadali. Na szczęście, czasem mamy też ciekawe problemy z technologią już. Przede wszystkim jedna rzecz. Infrastrukturę naprawdę można traktować jak kod. Serwery można wersjonować, one się słabo wersjonują tak fizycznie, ale jeżeli... kto używa prawdziwej, sensownej automatyzacji? Szef Puppet, what have you? Super. Ja też. Nieistotne, czy jest to szef, nieistotne, czy jest to szef, czy Puppet, czy cokolwiek innego, ważne, żeby iść w tą stronę. Aczkolwiek, nie wiem, czy znacie Devosa Borata, błędy fajnie się replikują, to jest jedna z niewielu ryzyk przy takim podejściu. Więc jednak mimo wszystko trzeba uważać i testować. Tylko że czy szefa Puppeta testujecie na żywych systemach, czy na jakimś środowisku takim semiprodukcyjnym, bo i szefa, i Puppeta można testować w taki sposób jak kod. Można pisać Unity. Zdaje się, do szefa jest lint, czyli fajne sprawdzanie składni. Test-driven infrastructure with chef. Ludzie o tym piszą, ludzie próbują to robić. To nie jest jeszcze takie super dojrzałe, ale na pewno lepsze niż kilka lat temu, gdzie, nie wiem, ja zauważyłem, że teamy opsowe mają tendencję czasami do bycia takimi raczej zachowawczymi i okej, automation, po co nam to, skoro jest nas pięciu, zrobimy dobrą automatyzację, będzie nas potrzebnych trzech. No, tak naprawdę to nie, bo i tak będzie potrzebnych pięciu, ale będziecie mieli troszeczkę więcej fanu robiąc to, więc same benefity. Food critic to jest ten lead do szefa. Ktoś próbował? To jest open source'owe na GitHubie. Działa lepiej lub gorzej, w zależności od tego, czy zgadza się z autorem tula, natomiast ma doskonałą dokumentację i polecam sprawdzić, jeżeli używacie chefa. Puppet versus chef versus coś tam. Nieistotne, który wybierzecie. Ważne, żeby zacząć. Kto z was lubi koparki? Bo nie wiem, bo jest takie coś, że koparki zawsze jak kopią, to znajdują światłowód, więc pewnie przez przechodnie możecie uznać, że to wy rozwalacie ten światłowód, albo lubicie rozwalać światłowód, natomiast koparki lubią rozwalać światłowody. To jest dowiedzione empirycznie, jak jest światłowód w okolicy, wypuszczacie koparkę, ona sobie będzie kopać, ona go znajdzie. Więc trzeba środowisko, trzeba sobie zbudować takie od zera i to trzeba co jakiś czas testować, czy to się da. Oczywiście to trwa, to długo trwa, bo wiecie, ile trwa zrobienie image'u, bo to jest dużo megabajtów, bo trzeba paczki, bo potrzeba konfigurację. Fajne podejście ma Netflix, który wypala AMI pliki, rozrzuca je sobie na S3, po czym sobie wciągają maszyny. Działa świetnie, potem tylko maszynom konkretnym dają konfigurację. To działa w miarę szybko, robi się tego builda raz, mniejszy natłok na sieci? To jest na pewno mniejszy narzut na testowanie samych VM-ek, bo jeżeli będzie trzeba napisać i wyrzeźbić tego szefa, czy Puppeta, czy cokolwiek innego, to jest troszeczkę bardziej czasochłonne. Netflix jednak poszedł tą ścieżką troszeczkę na skróty, co też działa jak najbardziej. No, jest wolne, no tak, no i co? I znowu trzeba zrównoleglać. Jeżeli robicie builda jednej maszyny, to może da się podzielić to na etapy, na przykład zainstalować system, zupdate'ować, to zapisać jako image co jakimś czasie, a potem zrobić testować kolejny krok już nie od kompletnego gołego zera, tylko od jakiegoś elementu. Naprawdę to się fajnie tnie. I co? Potem dochodzimy do czasu, kiedy trzeba zupgrade'ować runtime, bo... Kto słyszał o failach Railsów z security? Kto słyszał o failach Javy z security? No właśnie. Z różnych powodów upgrade'ujemy runtime. Na przykład dlatego, że Railsy miały security flow i potem trzeba wychodzić, że tak naprawdę to, że Railsy miały flow, to trzeba było jeszcze upgrade'ować Ruby'ego. No Ruby, wszyscy wiemy, RVM. Doskonały tool, jeżeli lubicie oglądać zdjęcia jednorożców.
Dlatego, że czasami jak się próbuje go zainstalować, to po kurlaniu właśnie wyskakuje strona błędu GitHuba, bo jest za duże obciążenie. Nie wiem jak u was, ale w jednej firmie, którą znam, luty to był miesiąc upgrade'owania Railsów. Skończyło się na tym, że programiści dostali dostęp do produkcji i nie wszystko było zautomatyzowane. I nie śpię, update'uję Railsy, więc... Java nie jest lepsza. Na czerwono zaznaczyłem update'y, które miały w sobie security fixy. Jeżeli z tyłu tego nie widać, albo ta tabelka wygląda dziwnie, to teraz mamy update 21, 3 nie mają w sobie security feature'ów. Kilka z tych release'ów było tylko security release'ami. No właśnie. I co? I pojawia się problem, że ten runtime trzeba upgrade'ować. Niestety go trzeba, bo to też robi problem. Jeżeli go update'ujemy, to znowu wracamy do chefa, do tego, żeby maszyna miała ten runtime. Z Ruby'em i z RVM'em jest problem. Zrobienie Ruby'ego i RVM'a za pomocą szefa i Puppeta to jest niezłe wyzwanie, niestety. Ja prywatnie preferuję Ruby Builda, bo po prostu budujemy wtedy jedną konkretną wersję, pliki wrzucam na wszystkie maszyny w ten sam sposób, albo robię sobie deba i działa. No ale i tak się rozbija wszystko o to, że potrzebujemy internetu, żeby zrobić builda. No właśnie, czy potrzebowanie internetu to jest ok, czy można potrzebować? No to jasne, przecież internet zawsze jest. Tylko pamiętajcie, tam gdzieś czyha sobie koparka, ona czeka na was światłowód. Jak będziecie go najbardziej potrzebować, to no właśnie, to wszystko może zniknąć. Już począwszy od tego, że ktoś może zacząć bawić się z klastrami Hadoopa, postawić własny DHCP i DNS-a i zabić sieć na chwilę. To się zdarza w biurach. Różne są efekty. Te strony znikają, do tego one potrafią nie mieć aktualnych certyfikatów. Różne rzeczy się dzieją. No właśnie, nie potrzeba internetu tak naprawdę do builda, bo build bierze pliki, przegrywa je lokalnie, żeby było szybciej i dopiero wtedy składa aplikację. Ale czy wasze buildy potrafią sobie poradzić bez internetu? Kto jest pewien, że jak mu zabierzemy kabel do internetu, to mu build przejdzie? Fabryka stoi, nie ma internetu, nie budujemy. No właśnie, kto ma w firmie proxy? Kto się bawił, kto się trochę namęczył, żeby to proxy z buildem działało? Ale ty jako ludzie, z którymi pracujesz, musieliście się trochę napracować, no właśnie. Gemy rubiowe słabo się proxują, bo bardzo czasami niestety zawierają gdzieś tam zaprute na sztywne adresy, jakieś tary. Po cichu sobie coś dociągają podczas budowania, nie tak oficjalnie? Java pod tym względem jest znacznie lepsza, dlatego że są tule jak Nexus, jak Artifactory, które pozwalają zrzucić sobie wszystkie jary do siebie, do sieci lokalnej. Jedna maszyna tylko może ściągać, ewentualnie nawet... Jest to bardzo smutne, ale da się ręcznie update'ować tam, ręcznie dokładać jary. Natomiast wtedy wszystkie buildy są bezpieczne, bo nawet jak nie będzie internetu, to my jesteśmy w stanie zbudować nową wersję naszej aplikacji. My jesteśmy w stanie ją dostarczyć do klienta, my jesteśmy w stanie ją wrzucić na Amazona, bo jak się aplikacja wyłoży, to klient nie będzie się myślał, a spoko, goście, to Amazon, to nic, że wy nie działacie, to jest wina Amazona, przecież nie będę was tutaj za to oskarżał. Klient chce usługi, która działa. Trzeba się trochę napracować, żeby build chodził bez internetu. Pytanie, czy dla was jest to potrzebne, to jest pytanie do was. Jeżeli robicie aplikację, która działa w internecie i chcecie móc ją wypuszczać ciągle, to prawdopodobnie tak. Jeżeli robicie aplikację, która jest wewnętrznej sieci klienta, to tym bardziej. Bo tam prawdopodobnie produkcja nie będzie miała dostępu do internetu. Przynajmniej tak, żeby sobie ściągała co żyw i uruchamiała, bo przecież. Aplikacja i środowisko powinny właśnie być... Dobrym testem jest po prostu wyjęcie kabla sieciowego, puszczenie sobie paru VM-ek, zobaczyć, czy się zbudują. Jak się zbudują, to jest spoko. Na pewno napotkacie na parę problemów, ale najczęściej da się dość prosto obejść. Zaoszczędzi wam to potem czasu i nerwów. No i docieramy do etapu desktopów. Wszyscy kojarzą, wszyscy używają. Lubicie, jak się update'uje? I wiecie na pewno, kiedy się update'uje, bo Firefox wyświetla okienko o tym, nie możesz ze mnie teraz skorzystać, bo się update'uje. Jeżeli macie szczęście korzystać z aplikacji desktopowych i desktopy nie są w waszym władaniu albo we władaniu waszego IT, to możecie jedną ze ścieżek, którą możecie pójść, to jest właśnie ścieżka Firefoxa. To jest coś, co doskonale denerwuje użytkowników. Jeżeli użytkownicy mają wybór, wasza aplikacja albo konkurencyjna, która oferuje podobne rzeczy, która nie robi tego, wybiorą konkurencję.
Jeżeli macie oczywiście IT i ścieżką, która dostarczania oprogramowania jest to, że rano komputer działa trochę dłużej, bo się instalują paczki, to spoko, nie ma problemu. Zdaje się, że Chrome robił to po cichu od samego początku. Ja dlatego zacząłem używać Chroma, bo czekałem na Firefoxa. No właśnie. Aplikacje mobilne. Wszyscy mamy telefony, albo prawie wszyscy mamy telefony. Telefony są, mój telefon na pewno jest mądrzejszy ode mnie. Jeżeli aplikacja zawiera w sobie WebView, czyli wyświetla w sumie JavaScripty i HTML, to wtedy update'y takiej aplikacji są proste. To się da zrobić bez udziału użytkownika najczęściej, bo wystarczy zmienić to, co u nas jest na serwerach. Po jakimś czasie to się użytkownika pojawi. Natomiast jeżeli robicie częste release'y aplikacji takiej natywnej, użytkownicy zaczynają zastanawiać się, o co chodzi, dlaczego ta aplikacja ciągle się update'uje, czy nie potrafią jej zrobić porządnie. No i użytkownicy mówią papa, bo nie ufają tej aplikacji, bo coś na przykład za dużo ściąga mi danych, mnie denerwuje, to wywalę ją. Koszt odejścia z aplikacji mobilnej jest najczęściej niewielki. Jest dużo alternatyw, na Androidzie tych alternatyw jest mnóstwo, bo Android Market tak wygląda. Co więcej, aplikacje mobilne często wymagają backendów. Można zmienić backend, tak, Joda tak mówił. I jeszcze, jak zmienimy backend i powiemy userowi, że aplikacja nie działa, bo się backend zmienił, albo aplikacja przestanie działać, to user zrobi to, co umie doskonale, odinstaluje i zapomni, bo nie ma najczęściej zachęty, żeby dalej korzystać. W związku z czym, jeżeli mamy backend, to ten backend będzie musiał się zmieniać koszmarnie wolno. Niestety, taka jest smutna rzeczywistość. Polecam wbudować w aplikację albo upewnić się, że jest możliwość poproszenia usera o zrobienie update'u, żeby został odpytany jakiś adres, czy nie wiem, czy timeout po jakimś timeoucie. To jest coś, co nam w sytuacji krytycznej może uratować życie. Nie będzie to coś, czego na pewno będziecie cały czas korzystać. Wymuszanie update'ów nie działa. Znaczy to jest coś, co przejdzie raz, jeżeli macie naprawdę security flow'a jak Evernote czy coś innego, ale jeżeli zrobimy to drugi raz, to znowu użytkownicy odejdą. Co nam dają release'y? To, że nam dają feedback. Tak, jeżeli mamy już te release'y, widzimy, system żyje, system ewoluuje, jesteśmy krokiem. Im częstsze release'y, ten feedback będzie sensowniejszy mimo wszystko. Zrzucenie co parę miesięcy wielu, wielu feature'ów, to jednak nie działa tak fajnie jak incremental releases, które stopniowo ten feedback spływa i najczęściej jest on mimo wszystko sensowniejszy wtedy. Przejdźmy w stronę obsów. Wszyscy lubią swój team obsów, to znaczy teamy obsów mają to do siebie, że często są troszkę zamknięte w sobie i tak jak mówiłeś, nie wpuszczają, jeżeli nie napisze im się czegoś na IRC-u. I można to zrobić inaczej, to znaczy jeżeli firma jest na tyle młoda, że jeszcze sobie tej kultury obsowej nie zbudowała, kultury obsowej, może się to skończyć, że deweloperzy budują infrastrukturę i robią release'y. To nie zawsze kończy się dobrze od samego początku, aczkolwiek może, bo niewiele trzeba, żeby tą infrastrukturę przynajmniej w początkowych stadiach ogarnąć. Automatyzacja fajnie pomaga i im więcej tej automatyzacji, tym więcej osób z teamu będzie się w to angażować, tak jak nie wiem, czy nie wspomniałeś chyba jeszcze o środowisku deweloperskim, ale to zaraz też do tego przejdziemy. Czy trakujecie swoje deploye, to znaczy czy dokładnie wszyscy wiecie, co w tym momencie działa na produkcji? To jednak mimo wszystko pomaga. Aplikacja powinna się przedstawiać, kim jest, czym jest, w jaki sposób została zdeployowana i przez kogo, bo co w momencie w fallbacku, rollbacku, jakichkolwiek problemów, szukamy na szybko działającego commitu z Gita. Failed deployment procedure, no właśnie to jest to, co wspomniałem. Może kończyć się najczęściej downtime'em, jeżeli nie jest przetestowana, jeżeli nie jest sprawdzona, jeżeli nikt nie pomyślał, że jednak mimo wszystko ten działający na środowisku deweloperskim soft może nie zadziałać na produkcji, bo środowiska różnią się dlatego, że były robione ręcznie. Fajnym toolem do trackowania release'ów jest Glue. Używałeś Glue? Używałem Glue, to jest
deklaratywny tool do mówienia, co ma być gdzie, w jaki sposób to mniej więcej zrobić i Glue dostaje informację, klika się go i on to robi. Glue rozumie wersję, zdaje się? Rozumie wersję, rozumie środowisko, rozumie konfigurację. Fajny tool. Ma nawet interfejs, który nie wygląda jak motyw. To jest już duży plus. Zmiany w bazie danych, zmiany schematów. Łatwe do zdeployowania? No niekoniecznie, zależy od bazy danych, tak jak zmiany schematów w MySQL-u. Czasami potrafią boleć. To się wiąże z tym, że często, okej, robimy to bardzo ręcznie, więc tak naprawdę nie mamy strategii rollbacku. Co w momencie, kiedy coś się nie udało, a robiąc migrację na produkcyjnej bazie danych o 3 nad ranem, automat białkowy jest dość podatny na błędy. Można to robić różnorako. No, na przykład w środowisku rubiowym popularne są migracje w jedną i w drugą stronę, to jest standard. Okej, można statycznie wersjonować schema, co też jest jakimś wyjściem, ale wtedy nie mamy tego przejścia z jednego schematu na drugi. Jest narzędzie, które nazywa się Liquibase, które pozwala za pomocą XML-a wyrazić, jak ma baza wyglądać i ona wtedy, to narzędzie potem potrafi wygenerować kod migracji między jednym a drugim, release'em bazy albo tam... Niemniej jednak wysłanie mailem altera do teamu bazodanowego. No to jest odważna decyzja. To jest odważna decyzja. Tutaj szczególnie ludzie z umiejscowieniem siebie w świecie release'ów bazy danych, problem ma z mojego obserwacji niestety Java. W Ruby migracje bazy danych są w Rails'ach. Rails'y robimy Ruby'ego spoko, natomiast poproszenie takiego typowego korporacyjnego jawowca, nie obrażając nikogo, o zrobienie, napisanie migracji do bazy danych jest trudne. Czasami trzeba na początku bardzo mocno postawić na swoim, a co jeszcze doskonale działa, to jest chodź gościu, posiedź ze mną, zobacz ile to jest dla mnie roboty, zobacz jakie ja mam przez to problemy. Jak on zrozumie, jak zobaczycie, że na wyraz twarzy czuje wasze cierpienia, to w tym momencie jest duża szansa, że gościu nie będzie chciał robić tego ponownie, ponieważ jeżeli on całą tę historię od A do Z, od problemu do bólu poczuje całym sobą, to wtedy nie będzie chciał sobie tego przypominać. To już o tym już wcześniej wspomniałeś, pipeline, ale mam na myśli deployment pipeline. Lepiej zrównoleglić go i zrobić go jak najszerszym niż długim. Im więcej stage'y, im więcej środowisk, przez które build musi przejść i zostać pobłogosławiony przez kilka osób co najmniej, tym ten feedback będzie najczęściej, mimo wszystko będzie słabszy. Jeżeli, oczywiście, są przypadki, kiedy trzeba rozciągnąć go na, bo takie są wymagania, niemniej nie powinniśmy go rozciągać na siłę, bo to tak naprawdę nic nie daje, nic dobrego przynajmniej. Środowiska możemy wersjonować, tak samo jak kod, a aplikacja powinna być ich świadoma. To znaczy w aplikacji możemy zaszyć, że jeżeli jestem devem, nie musimy od razu łączyć się do wszystkich baz kilku, tylko zamiast memcache'a, tak jak robią to Rails'y na przykład, zamiast memcache'a fallback na memory store, zamiast bazy danych fallback, zamiast Postgres'a fallback na SQLite'a, to niby jest niewiele, ale w samym środowisku deweloperskim ułatwia pracę. Natomiast i daje też, uczy jednej rzeczy. Jeżeli aplikacja musi być odpalona lokalnie w środowisku deweloperskim i nie znajdzie wszystkich komponentów, okej, fajnie byłoby mimo wszystko, żeby ona działała. Partial failures, jeżeli aplikacja jest na nie odporna, to tym łatwiej, tym przyjemniej się będzie dewelopować. Te wszystkie fragmenty, których nie mamy lokalnie, jeżeli aplikacja sobie potrafi poradzić z ich brakiem, to jest tylko plus, bo prędzej czy później w środowisku produkcyjnym może okazać się, że jeżeli failuje raczej ładnie i zamiast psuć całą funkcjonalność, może nam to kiedyś uratować głowę.
że warto mieć failowanie tam powiedzmy z bazy jakiejś tam zewnętrznej, do SQLite, czyli rozumiem, że lokalnej bazy danych. Mhm. Rozumiem, że to pomaga przy dewelopmencie. Czy to według Was powinno być deklaratywne, w sensie, że w danym środowisku używamy SQLite'a, a nie jakiejś tam bazy, która ma rzeczywiste dane, czy to powinno być automatyczne, bo jakoś tak nie czuję tego, żeby na produkcji baza, znaczy aplikacja przy braku możliwości podłączenia się do bazy produkcyjnej failowała mi do lokalnego data store'a. Nie, no, odpowiedź jak zawsze jest, to zależy. Zależy od Twojej aplikacji. Jeżeli robisz aplikację, która powinna coś zapisywać, a potem może się zsynchronizować, to tak. Jeżeli robisz aplikację, która zawsze musi wyświetlać bieżący stan, No zależy, jak bardzo krytyczna jest to rzecz, bo baza danych akurat była przykładem. Lepszym przykładem jest Memcache. Albo serwis płatności. Memcache, czyli tam, gdzie nie ma trwałych obiektów, to jak najbardziej fajnie. Ewentualnie jakiś cache plikowy, który nie musi być akurat NFS-em, tudzież S3, tudzież czymś innym, nie? Albo serwis płatności. Jeżeli serwis płatności nie działa, to nasza strona sklepu dalej powinna pozwalać wyświetlać rzeczy. I to zaszycie czeka, czy ten serwis płatności jest na początku, jest fajne, tylko wywalenie całej aplikacji, jeżeli ten czek sfailuje, troszeczkę będzie denerwował userów, bo niestety oni też będą mieli downtime kiedyś. Jeżeli to zadziała w deweloperskim środowisku, to później tym bardziej zadziała na produkcji, jeżeli przyjdzie na to czas. Właśnie, środowisko deweloperskie. Release, no środowisko deweloperskie najprościej jest potraktować od samego początku, albo traktować coraz bardziej tak jak każde inne środowisko. Wtedy deweloperzy uczą się, jak to wygląda na produkcji, widzą, jakie są schematy działania. Do niego mają dostęp, mogą sobie zobaczyć, gdzie co leży. Zobaczą tule, zobaczą, do czego mają wpływ i jakich ręcznie rzeźbione pliki konfiguracyjne są przepisywane przez szefa. Super się sprawdza spróbowanie użycia tych samych szefowych lub apetowych recept, żeby setupować różne środowiska. Okej, na początku to będzie trudne na pewno i będzie opór ze strony deweloperów, ale prędzej czy później przekonają się i to usprawnia setup nowych pracowników również. Jak długo zajmuje Wam do pierwszego commitu i przekazanie, zbudowanie sobie środowiska deweloperskiego? Środowisko deweloperskie nie może być traktowane jak miecz samurajski, że każdy sobie musi wykuć swój, ewentualnie odziedziczyć po kimś. Świętą VM-kę przekazywaną od niepamiętnych czasów, której nikt nie potrafi odtworzyć, jeżeli by zaginęła. Gdzie jeżeli potraktujemy środowisko deweloperskie jako kolejne środowisko poza stagingowym, produkcyjnym, testowym, jeszcze jakimś innym, które też będzie mogło być setupowane z automatu, to sporo upraszcza sprawę prędzej czy później. No i co, i możemy releasować, aż zreleasujemy Krakena. Jeżeli ktoś kojarzy mitologię po amerykańsku, to linki, które się przydadzą albo się nie przydadzą. Dziękujemy, to by było wszystko. Dzięki.